Proszę Państwa, naszym gościem specjalnym dzisiaj jest pani Małgosia Raczyńska, herself, osobiście. Długo zapowiadane spotkanie wreszcie doszło do skutku. Ja właśnie mógłbym już nic nie mówić, dlatego że wszyscy wiedzą, kto to jest pani Małgosia Raczyńska. Pamiętamy, jak się głos pani Małgosi przebijał, prawda, przez falę eteru, ale przede wszystkim przez zagłuszaczki, przez szczekaczki. Taką mam ciekawostkę, jak państwo myślą, w Gliwicach. Pamiętamy prowokację gliwicką i tak dalej, w radiostacjach Gliwice. Co tam się mieściło po wojnie? Oczywiście, że zagłuszaczka. Wszędzie, gdzie można było, to wciskało się te zagłuszaczki. Takie wyroki poważne, które zapadły po 56 roku, za czerwiec, tak? Za poznański czerwiec, to były właśnie za zniszczenie zagłuszaczek. Nie udało się niestety zdobyć UB, ale zagłuszaczki wpadły w nasze ręce i leciały na bruk. Także, proszę Państwa, udało się przebić nie tylko przez zagłuszaczki, udało się, proszę Państwa, dojść do wolnej Polski. I oto mamy tutaj przed nami panią Małgosię Raczyńską. Ja nie muszę już dużo mówić, ja tylko takie moje wspomnienie, bo potem mi to umknie. Miałem szczęście i zaszczyt rozmawiać z panem profesorem Kazimierzem Kumanieckim, był moim promotorem, a podczas wojny był szefem akcji N, akcji Niemcy. To była taka dywersyjna akcja i zawsze mówiłem, panie profesorze, a dlaczego pan tego nie opisze? Dlaczego pan tych wspomnień nie wyda? Zresztą działali razem z panem Miedzą Tomaszewskim. Pan profesor pisał tekst, on rysował. Mówi, dlatego że moim szefem wojskowym był Tadeusz Żeńczykowski, a on teraz jest w wolnej Europie. To niech ja tylko jedno słowo powiem, to mi cenzura zaraz taki tekst zdejmie, prawda? A filologia klasyczna, której jestem szefem, będzie miała duże kłopoty, także no niestety nie mogę, prawda? Chociaż był człowiekiem odważnym prywatnie. Także oddaję głos pani Małgorzacie Raczyńskiej. Gdyby pani była łaskawa się przedstawić. To ja się nazywam Małgorzata Raczyńska-Weinsberg teraz, ale jak przyszłam do wolnej Europy, to byłam tylko Raczyńska. Przyszłam do wolnej Europy, proszę państwa, tak zupełnie chyba przypadkowo. Byłam na emigracji i znałam się jeszcze z Jackiem Kaczmarskim z Polski. Dzisiaj to zabrzmi jak żart, ale byliśmy wtedy najmłodsi w wolnej Europie, więc uznawano nas za takie dzieci. Na mnie mówili malutka z racji wzrostu, na niego mówili Bart, co też jest zrozumiałe. I on do mnie pewnego dnia zadzwonił i mówi, a on raczej mówił do mnie nuda, bo on pisał taką fraszkę na mnie, na nudno albo nudnik. No i zadzwonił, mówi, ty nuda, tam w prasie amerykańskiej będzie, bo ja miałam azyl w Stanach Zjednoczonych, ale przyjechałam bezpośrednio z PRL-u do Niemiec, do Stuttgartu i później ze Stuttgartu wyemigrowałam do Nowego Jorku. Miałam... Takim docelowym punktem był Los Angeles, ale zostałam w Nowym Jorku. I on pewnego dnia powiedział właśnie, że jest takie ogłoszenie w gazetach, że Wolna Europa poszukuje nowych pracowników. No takie zdumiewające to było dla mnie, no bo to za wysokie progi na moje nogi, bo ja historię Katynia, Wallenberga i wszystkiego, co w tej naszej Polsce ważne, w historii Polski ważne, poznawałam właśnie w domu i głównie z Radia Wolna Europa. Mieliśmy w domu 4 takie odbiorniki, w każdym pomieszczeniu nastawione były na inne fale. No i na tym się wychowywałam, więc tym większy mit wywiozłam z PRL-u tego radia i wydawało mi się, że to jest niemożliwe, żebym tam mogła trafić. No ale to już kilka lat byłam na emigracji. To nie było tak, że pierwszego dnia po wylądowaniu w Nowym Jorku, bo po wylądowaniu w Nowym Jorku to trafiłam na 7 ulicę i jak zapaliłam światło, to zobaczyłam, że nie jestem sama, bo ściany były pełne karaluchów. Więc to jak się wyjeżdża nawet z PRL-u, ale ze skromnego domu, ale czystego, no to ta konfrontacja z tym nowym życiem nie była łatwa. Ona dzisiaj to brzmi tak w anegdotach, jakby to naprawdę były wspaniałe same czasy i takie radosne, ale trzeba się było podnieść i zacząć wszystko od początku. Ja szczególnie, bo ja miałam wykształcenie humanistyczne, byłam
filologiem polskim, znałam francuski, a wylądowałam w Nowym Jorku. Można było mówić równie dobrze po polsku jak po francusku i tak nikt tego nie rozumiał. Więc trzeba się było wziąć od razu do jakiejś pracy, no ale też opatrzność czuwała, bo ja właśnie miałam azyl polityczny w Stanach i jednocześnie taki wygrałam w takiej loterii Reagana, ale nie na zieloną kartę, tylko wygrałam w takiej loterii Reagana taki naprawdę cudowny los, że dostałam nauczyciela indywidualnego. I to był nauczyciel, który był starszym panem emerytowanym z Uniwersytetu Columbia i on uczył mnie języka. A później mnie nawet na studia zapisał i przychodziłam i mówiłam, ja nie wiem, czy byłam na wykładach dzisiaj z politologii czy socjologii, bo ja nawet nie wiedziałam, co oni dokładnie mówią. Ale on uważał, że trzeba chodzić i się w końcu nauczyć. No i chyba się w końcu nauczyłam. Jacek Kaczmarski zadzwonił, ja nie znałam jeszcze tak dobrze angielskiego, no ale do tego konkursu w Wolnej Europie przystąpiłam i kiedy miałam pojechać do Monachium, no to pamiętam, że taki niepokój, takie bicie serca pojawia się tak samo jak się wsiada do samolotu i się jest takim małym człowiekiem, który ma wylądować w wielkim mieście i będzie takim wielkim, samotnym, małym człowiekiem. Więc przyleciałam do Monachium i musiałam przekroczyć ten próg, żeby do tego egzaminu przystąpić. Jak się dowiedziałam, że zdałam ten egzamin i że będę mogła zacząć pracę jako freelance początkowo, bo to nie był etat, tym bardziej, że u nas była taka zasada, że przez pierwsze pół roku nikt nie był pewien swojej stabilizacji w radio, ponieważ każdy z nas musiał przejść taki clearance. To Amerykanie robili badanie w PRL-u, czy ktoś w swoim tym CV nie przesadza albo czegoś nie ukrywa. I były takie dwie instytucje, o których państwo dobrze wiedzą, bo na pewno słuchaliście, to Wolna Europa i Głos Ameryki, a różnica w zatrudnianiu pracowników była taka, że do Wolnej Europy mogli trafić ludzie, którzy mieli przeszłość komunistyczną. I tylko nie mogli niczego nie napisać, jakie funkcje pełnili. Gdyby ktoś próbował czegoś niedopowiedzieć, to w ciągu tego pół roku raczej Amerykanie w ciągu prowadzenia tego śledztwa clearance potrafili to wszystko zbadać i potrafili się pożegnać. I ja już w czasie mojej pracy w Wolnej Europie byłam świadkiem takich trzech smutnych karier, że skończyło się to wyrzuceniem przed upływem pół roku. Natomiast do Głosu Ameryki mogli tylko zgłaszać się ludzie, którzy nigdy nie należeli do partii komunistycznej. Ale jak później poznawałam także dziennikarzy polskiego serwisu już powiedzmy pod koniec lat 80., to byli ludzie z przeszłością komunistyczną, bo ich pamiętałam. Więc zaczęłam najpierw, miałam nauczyć się czytać w Wolnej Europie, więc uczyłam się u tych najlepszych wtedy w Wolnej Europie oczywiście pracujących. I była taka pierwsza audycja, do której zostałam zaproszona przez hrabiego Jana Tyszkiewicza. To była taka audycja, która się nazywała O nas samych. I rozmawialiśmy, co ja robiłam w PRL-u, jak się tutaj znalazłam. Wszystko zmienialiśmy, a mimo tego już tego wieczoru SB-cy byli u nas w domu, u moich rodziców. Także oni bardzo szybko identyfikowali osoby, no ale później już z czasem, jak się teraz przyglądamy, jak coraz więcej materiałów IPN publikuje, to też wiadomo, jak szybko ich konfidenci umieszczeni w bardzo poważnych, tak nawet na bardzo poważnych stanowiskach w rozgłośni Polski mogli szybko te informacje przekazywać. Także ta świadomość tego, że właściwie rodzina jest w PRL-u zakładnikiem, no musiała nam zawsze towarzyszyć. Następnie to były takie spotkania ze służbami wewnętrznymi w radio. No i od razu się dowiedziałam, że tak, każdy wyjazd na wakacje musiał być zgłoszony
do takiego security. To mu musieliśmy powiedzieć, dokąd jedziemy, na ile, w jakich hotelach się zatrzymujemy. Jeżeli jedziemy samochodem, to najlepiej jakbyśmy jechali środkowym pasem, żeby nas nikt nie zepchnął w prawo czy w lewo z któregoś pasa. Musieliśmy wszystkich naszych gości, nie Niemców i nie Amerykanów, czyli z tych dwóch krajów nie, wszystkich zgłaszać, ktokolwiek u nas w domu się nie zatrzymywał na noc. Podobnie jak byliśmy uczestnikami jakichś spotkań na zewnątrz, gdzie byli ludzie, których nie znaliśmy, ale na przykład byli z Polski, to też powinniśmy to zgłosić. Zwykle jak się jechało na dłużej, to dobrze było mieć pod fotelem taki mały dyktafon i jak ktoś dłużej za nami jechał i to identyfikowaliśmy, to powinniśmy byli zgłosić to też, podając numery rejestracyjne samochodów. I miałam kiedyś taką przygodę i zgłosiłam, ale nigdy się nie mogłam dowiedzieć później, kto to był, bo oni te badania prowadzili, ale już nas nie informowali tak naprawdę, jak to idzie. No oczywiście, że rodziny w Polsce były zakładnikami. Rodziny w Polsce bardzo często były prześladowane z tego powodu i stosowali komuniści w sprawie odwiedzających nas rodzin, jeżeli wypuszczali, bo moich rodziców nie wypuszczali, to zwykle było tak, że jak wracali do PRL-u, to wtedy oni znali jakieś 2-3 szczegóły z ich pobytu w Monachium i wtedy opierając się na tym, próbowali wyciągnąć jak najwięcej informacji. No, tak działała w ogóle SB, więc to nie były jakieś specjalne, prawda, pewnie obwarowania i zadanie, jakimi wtedy w stosunku do naszych gości czy do naszych bliskich się zwracali. Także proszę Państwa, dostać się do wolnej Europy może nie było ani łatwo, ani trudno, jak do każdej federalnej instytucji amerykańskiej, ale utrzymać się w niej było już trochę trudno. Ja zastałam taką sytuację, że byli starzy i nowi. Starzy to byli ci wszyscy państwo, między innymi pan dyrektor Rzęczykowski. Nowi to byli ludzie głównie przyjmowani już z tej dużej fali emigracji solidarnościowej. Ja też właściwie tak do nich należałam. No i teraz było takie pytanie, czy ta stara gwardia przyjmie tego kogoś, czy taki ktoś jak ja będzie akceptowany przez tych starych czy nowych. Ja chwała Bogu byłam zaakceptowana przez starych, co było wielkim plusem, bo chronili, bronili, interesowali się, byli życzliwi, oddani i to nie miało takiego posmaku kliki, bo jeżeli były jakiekolwiek animozje, to one były głównie wynikały z takiej sfery światopoglądowej, prawda? Narodowcy wspierali się z PPS-em czy tak. I to głównie chodziło o to. Nie było takich animozji wynikających z tego, jak tylko zaczęłam tę pracę, tak? To w 80-81 roku, bo początkowo jako freelance, nie było takich animozji wynikających z jakichś, powiedzmy, z podłoża ekonomicznego. No, później już w czasach chyba dyrektoriatu pana Zdzisława Najdera to zaczęło się tak wszystko trochę pączkowało i właściwie się to takie niechęci się pojawiły, a nawet duże niechęci, a nawet spory, a nawet konflikty, a nawet nienawiści. I to rzeczywiście widziałam na własne oczy. Ludzie, którzy nie sprzyjali dyrektorowi, potrafili tracić pracę. I do takich osób należał znany Państwu pewnie stoczniowiec, pan Bogdan Żurek, jeden z twórców strajku Stoczni Gdańskiej, który stanął po stronie właśnie tych tak zwanych starych. To byli wielcy ludzie, wielkie naprawdę nazwiska, intelekt wolnej Europy. No i sprzeciwiali się pewnym działaniom dyrektora Najdera. On stracił pracę. Ale żeby nie za długo o sobie i nie za długo o tym, bo to są takie ciekawostki, ale warto też pamiętać, czym ta wolna Europa była. Dlaczego ona była od początku, od lat 50. do końca, do 80. taka znienawidzona? Bo ona miała jasno sprecyzowany cel. Ona miała opóźnić sowietyzację Europy, tej części Europy. Więc
komuniści byli wyczuleni, tak? I proszę Państwa, kto tak naprawdę wiedział dobrze, czym jest radio? To, co, o czym dzisiaj mówimy. Dzisiaj coraz więcej ludzi rozumie, czym są media i coraz więcej ludzi rozumie, że ten ma władzę, kto ma media. Wtedy najwięksi dyktatorzy to wiedzieli. Stalin. Stalin był pierwszym, który zaczął nadawać w kilku językach obcych do różnych krajów już w 50 roku. Głównie zaatakował Niemcy i nadawał do Niemiec antyhitlerowskie audycje, ale w języku niemieckim. Amerykanie mieli swoje radio, ale nadawali w swoim języku. Pierwsze audycje w 52 roku Amerykanie nadawali w trzech językach: angielskim, francuskim i niemieckim. Ale jak się szybko uczyli, kiedy już w 44 roku nadawali w 50 językach. Ale właściwie takim największym beneficjentem, prawda, tej propagandy radiowej był Stalin, był Mussolini i był Hitler. Hitler od 1933 roku nadawał swoje propagandowe audycje w 18 językach, później w 36 językach, a w konsekwencji na krótko przed wybuchem wojny i zaraz po rozpoczęciu wojny właściwie posługiwał się tym instrumentem propagandy najczęściej i najwięcej. W 29 roku już powstało radio w Holandii, ale nadawali tylko w swoich językach, w swoich narzeczach. Nikt tego dokładnie tak nie rozumiał jak najwięksi dyktatorzy. I Watykan. Watykan, proszę Państwa, też nadał po raz pierwszy. Pius XI wygłosił no swego rodzaju takie orędzie, właśnie po łacinie. Opiekowali się Radiem Watykańskim, wówczas jezuici, chyba tak zostało, bo oni są największymi, prawda, najbardziej są znani jako ludzie właśnie mediów. Tak, w pewnym momencie Amerykanie, rozumiejąc tę sytuację, zaczęli coraz częściej inwestować właśnie w radio. I tak się zaczyna historia Głosu Ameryki. W 50 roku powołali Głos Ameryki, bo w okresie międzywojnia właściwie byli w lesie, daleko za tymi wszystkimi dyktatorami i radiami nadającymi z tych systemów, z terenów systemów totalitarnych, i zaczęli wtedy Amerykanie myśleć o tym, jak to zrobić, żeby nie tylko do krajów, prawda, gdzie ich wszyscy doskonale rozumieli ich politykę, ale jak nadawać teraz do tubylców w ich języku. No i tak się stało, że w 50 roku, jak Państwu mówię, powstał Głos Ameryki. On początkowo nadawał tylko do Amerykanów, ale później już coraz bardziej zaczynali rozumieć siłę radia. I w 52 roku powstało już kilka narodowych sekcji Głosu Ameryki. No, były oczywiście i zapędy, i były oczywiście przymiarki do tego, żeby zrobić jak najszybciej dużą stację radiową gdzieś w Europie i żeby po prostu wyhamować tę sowietyzację Europy. Amerykanie wtedy jako no, dobrzy partnerzy, co by nie mówić, Republiki Federalnej Niemiec, podjęli decyzję, że w 50 roku na ciężarówkach na lotnisku Luftwaffe w okolicy Frankfurtu nad Menem w Lubertheim założą stację radiową. Na jednym były nadajniki, na jednej ciężarówce, na drugiej ciężarówce były anteny. No i one się mogły, przemieszczając, próbowali jak nadawać do różnych krajów. I tak się zaczęło, że rozpoczęli nadawanie do Węgier. Ale już to nieprzypadkowe są wszystkie daty te amerykańskie rozpoczęcia pewnych nowych akcji. Oni właśnie w Dzień Niezawisłości Ameryki w lipcu otworzyli, ale już dwa tygodnie później nadawali do Albanii, Bułgarii, Rumunii. I wtedy powstał pomysł zbudowania wielkiego kompleksu z wieloma studiami właśnie w Monachium, właśnie przy Ettingerstrasse, przy Ogrodzie Angielskim, czy wręcz w Ogrodzie Angielskim. I w ten sposób powstało Radio Wolna Europa, które rozpoczęło swoje formalne nadawanie
w 52 roku, ale zostanę jeszcze przy roku 50, bo proszę Państwa, pierwsze audycje w Wolnej Europy były nadawane właściwie tak z terenu, jak mówię, lotniska Luftwaffe we Frankfurcie nad Menem, ale tak naprawdę one powstawały wszystkie za oceanem i bardzo często się dezaktualizowała ta wiedza, no bo nim te taśmy dostarczono, to pierwsze audycje miały swój czas antenowy od pół godziny do półtorej godziny, ale już po roku 118 godzin. 118 godzin było emitowanych programów do kilku krajów, o których wspomniałam, i do Polska, Węgry, Bułgaria, Albania, Rumunia. W konsekwencji w ciągu następnych dwóch lat, od 50 do 52, powstał ten wielki kompleks budynków przy Ettingerstrasse i tam się zaczęła ta już słynna i pewnie Państwu dobrze znana wówczas Radio Wolnej Polski, a potem od lat właściwie 60., 64. rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Dlaczego w Monachium? Monachium było takim dobrym miejscem, ponieważ było miejscem, w którym funkcjonowały wszystkie w zasadzie niemieckie organizacje przesiedleńcze. Z jednej strony dla Amerykanów to było ważne, bo to mieli pod kontrolą ich działanie, a z drugiej strony to było bardzo często kością niezgody w stosunkach Wolna Europa, komuniści w Polsce, ponieważ komuniści tą kartą grali i mówili, jak sobie właśnie ci Polacy z Wolnej Europy, ci, którzy się tak zaprzedali tym amerykańskim imperialistom, jak oni sobie dobrze jak oni dobrze w ogóle komunikują z tymi przesiedleńcami, a ci przesiedleńcy to przecież ci źli, wyrzuceni Niemcy i tak dalej. Więc zaczęła się taka bardzo poważna, można powiedzieć nawet wojna z tego wynikająca. Ale podłożem wojny między w ogóle, proszę Państwa, między tą rozgłośnią polską a komunistami było kilka takich istotnych rzeczy. Radio było siłą niekontrolowaną, podobnie jak Kościół. Radio dlatego, że za granicą, Kościół dlatego, że miał swoją taką małą czy większą czasami tę autonomię. Oni mogli panować nad organizacjami, nad dysydentami, mogli panować nad podziemiem w Polsce, mogli każdą rzecz kontrolować, prawda, przy tym systemie represji. Natomiast nad Wolną Europą nie mieli absolutnie żadnej władzy. Mogli oczywiście mieć swoich konfidentów i mieli. Długi czas w ogóle nie było wiadomo, kim oni są. No taką pierwszą, najpoważniejszą postacią, o której wszyscy wiemy, to był słynny kapitan Czechowicz. Tak? Dlaczego, jak się Czechowicz dostał? Historia Czechowicza jest też taka trochę dziwna i ona ma swoje takie jeszcze ciągle ciemne punkty, ponieważ Czechowicz oskarżył profesora Machcewicza o to, że pisze nieprawdę o jego tym chyba takim wyrzeczeniu się tej wolnej Europy z racji tego, że tak naprawdę trafił do niej przez przypadek. Otóż Machcewicz twierdzi, że Czechowicz wyjechał na zachód, znalazł się w Niemczech, poprosił o azyl, no i miał pomysł na to, żeby pracować w wolnej Europie. Ale odpowiedź nie przychodziła, on nie wiedział, co robić i w pewnym momencie z przerażeniem odkrył, że kończy mu się wiza i co ma dalej robić. No, ponieważ obawy były, jak teraz wrócić do tego PRL-u, zgłosił się do misji polskiej w Berlinie, no i powiedział właśnie, że taką lojalkę złożył, powiedział, że bardzo chętnie by jednak chciał wrócić, że na pewno nie wspominał o wolnej Europie, że trochę przesadził z tym czasem pobytu. I chwilę potem, jeszcze nim wyjechał, dostał zgodę z Wolnej Europy na spotkanie i ewentualne zatrudnienie. I to był jego dylemat. Zostać, tak, czy wyjechać. I tutaj pojawia się wielki problem służb amerykańskich. Zdecydował się pojechać do Monachium. Dostał tę pracę na te pierwsze pół roku, żeby go sprawdzić. I w tym samym czasie do jego domu wtargnęli esbecy, którzy
no, właściwie szantażem, bo oni bardzo często ludzi z wolnej Europy brali szantażem. Szantażem właściwie go no, jako swojego człowieka tak, no, zaangażowali. I był konfidentem esbeckim, komunistycznym w wolnej Europie. On nie miał takiej dużej funkcji, ale on był niezwykle ważną postacią w tym wszystkim, ponieważ on pracował w researchu. A w researchu, proszę państwa, tak, a w researchu to nie, research to nie było tylko sortowanie. W research wolnej Europy to największy bank informacji w świecie o ludziach, o komunistach, o ich roli, o ich życiorysach, o wszystkim. Tam, proszę państwa, zbierano informacje, to był jeden z większych departamentów u nas. Tam zbierano, proszę państwa, informacje o wszystkim i o wszystkich. I było wiele takich terenowych oddziałów wolnej Europy w całym świecie i zbieraliśmy, znaczy mówię myśmy, bo ja też jak byłam w Nowym Jorku, to też zbierałam i nawet no, w takich różnych sytuacjach byłam, kiedy do dzisiaj widzę tych ludzi, z którymi się spotykałam i nigdy nie powiedziałam, żeśmy się w tamtych okolicznościach spotkali, bo oni jednak ważne informacje przekazywali. A jak ktoś nie ma życzenia, to się wtedy o tym nie mówi. Ale w każdym razie te terenowe ośrodki służyły temu, że rozmawiało się z ludźmi przyjeżdżającymi, z turystami, z polonusami. Każdy trochę tych informacji miał. Ludzie pisali listy do swoich rodzin, a de facto pisali te listy często do wolnej Europy. Tylko nie mogli napisać adresu wolnej Europy, bo on by pewnie nigdy z Polski taki list nie wyszedł. Ale pisali do swoich rodzin i te listy trafiały. Tam były nazwiska, które Czechowicz poznał. Czechowicz był jedną z największych kanali wolnej Europy, bo on wydobył setki nazwisk, adresów ludzi, którzy z pełną wiarą informowali o tym, co się dzieje w PRL-u. Tak? Więc dokąd Czechowicz był pracownikiem wolnej Europy, to mimo tego, że te materiały od niego trafiały do PRL-u, do służb, to oni nigdy tego nie publikowali. Dopiero opublikowali to i zrobili taki wielki show po jego powrocie do PRL-u i te wszystkie nazwiska zaczęli publikować po jego powrocie. I wtedy można było odkryć skalę tego, no można powiedzieć, takiego ubeckiego, tego esbeckiego procederu, jaką on był bardzo ważną figurą. On bardzo chętnie przyjmował tę zmianę nocną, zamieniał się z kolegami, bo on wtedy zrobił zresztą to, co mówił później w PRL-u, odlew klucza i on rzeczywiście te wszystkie materiały, które dostarczali ludzie, a tych materiałów to nie, było naprawdę sporo, bo proszę państwa, niektórym ludziom za informacje płacono i tam musiało to być zarejestrowane, że ktoś tyle i tyle zapłacił. Więc to był bank informacji niezwykle ważny, najprawdopodobniej także dla CIA, ale także stał się takim dostępnym bankiem informacji dla służb z powodu Czechowicza. Był też ten słynny lat, Czechowicz napisał 7 trudnych lat, on miał chyba 7 cudownych lat, bo tak naprawdę na dwóch etatach, prawda, pracował i zarabiał. Właściwie nigdy i nigdzie nie był fair. Komuniści wykorzystali go, a później wysłali do Mongolii. To nie było prestiżowe miejsce i tak właściwie skończyła się kariera tego Czechowicza, ale zrobił bardzo dużo krzywdy bardzo wielu ludziom. Co jeszcze takiego było ważnego, proszę państwa, co komuniści robili i jak zastraszali pracowników wolnej Europy? Oni mieli swoich konfidentów nieodkrytych, mieli wielu. Były zamachy na wolną Europę. Sami państwo wiedzą, że zginęło kilku kolegów z czeskiego serwisu. Już jak ja pracowałam w wolnej Europie w Monachium, to kilka razy były takie alarmy. No jeden był taki naprawdę groźny. Przyszła informacja, że wysadzą w powietrze budynek Radia Wolna Europa, a w tym samym czasie wysadzili w powietrze budynek Boscha. Więc komuniści i te parasole bułgarskie i ich pomysły na inwigilowanie naszego środowiska były naprawdę opracowane z dużą finezją. I tutaj jak mówię o finezji, to wspomnę taką rodzinę Gontarczyków.
Ja rodzinę Gontarczyków tak naprawdę poznałam dopiero jak wróciłam do Polski. A i pani Jolanta Gontarczyk poznała mnie jako korespondentkę już telewizji polskiej w Berlinie, kiedy pracowałam, jakiś tam materiał kręciłam o Polonii. Ona posługiwała się taką informacją już w wolnej Polsce, że ona mnie zna jeszcze z Niemiec. No tak, z Niemiec. I ludzie myśleli, że my się znamy z wolnej Europy. Aż dowiedziałam się, że ja ją znam wiele lat, co było nieprawdą i zaczęłam zastanawiać się, co ten Gontarczyk mu opowiada, kiedy my się tak nie znamy. Zaczęłam szukać trochę o niej informacji i wtedy z przerażeniem odkryłam, że to jest ta słynna, ale już wtedy wprowadziłam na antenę ten program Misja Specjalna i to był jeden z pierwszych moich najpoważniejszych materiałów Misji Specjalnej, bo okazało się, że rodzina Gontarczyków to nie tylko agenci, oni sami, małżeństwo, zwerbowali się, byli i szpiegami, i SBK-ami. Wyjechali na zachód, byli bardzo blisko księdza Blachnickiego, pozyskali jego zaufanie i serdeczność i nawet dach nad głową. Mieli wtedy małe dziecko, no i próbowali dostać się do tego środowiska wolnej Europy, ale to się absolutnie nie udawało. Oni nigdy u nas nie pracowali, nigdy nie byli, wiedzieli, gdzie jest wolna Europa i próbowali być może wejść, no, za pośrednictwem księdza Blachnickiego, to nie było takie trudne, wejść powiedzmy w jakiekolwiek kontakty z pracownikami wolnej Europy. Było trochę takich ludzi, którzy łatwo posługiwali się, naszych kolegów, łatwo się posługiwali także naszymi takimi radiowymi ksywami. No to nie było dobre. No ludzie mieli swoje pseudonimy, tak? I tym się powinniśmy posługiwać w rozmowach z obcymi. Ale nie wszyscy tak na to zwracali uwagę. W każdym razie państwo Gontarczykowie wrócili do PRL-u, wyjechali do PRL-u. Podobnie, proszę państwa, uciekali, jak światło wyjeżdżał z PRL-u. Dostali informację, kartkę przysłaną z Jugosławii, że jakaś ciocia tam gdzieś w Dubrowniku czeka i oni zostawili wszystko, jak mieli urządzone to mieszkanie, łącznie właśnie z jeszcze kawą, która jeszcze była ciepła. Wyjechali przez Jugosławię, wrócili do PRL-u. Okazało się, że oni głównie mieli spenetrowane środowisko księdza Blachnickiego. Później my, jak robiliśmy tę misję specjalną, to doszliśmy do wniosku, że powinien być może Instytut Pamięci Narodowej, z naszego punktu widzenia powinien, ale mówię być może, bo tam są specjaliści i historycy, jednak sprawdzić, co się stało z księdzem Blachnickim, bo on po ostatniej rozmowie z panią właśnie Jolantą Gontarczyk zmarł. W ciągu jednej doby nie żył. I to było takie zastanawiające i niepokojące. Ale sama pani Gontarczyk była zastępcą pana Struzika jeszcze zupełnie niedawno. Była osobą publiczną. Co było przełomem tak naprawdę w wolnej Europie? Przełomem, proszę państwa, była informacja, jaka dotarła do Jana Nowaka-Jeziorańskiego, pierwszego słynnego kuriera i pierwszego dyrektora Radia Wolna Europa, który w 1954 dostał nagranie i informację, że uciekł jeden z najwyższych funkcjonariuszy bezpieki, światło, i że jest pierwsze nagranie. No i on zareagował zresztą bardzo dobrze i natychmiast. Wysłał swojego takiego przedstawiciela Zbigniewa Błażyńskiego do Waszyngtonu i rozpoczął nagrywanie całego cyklu audycji, które poszły na antenie Wolnej Europy. To cykl audycji nosił tytuł Zza kulis bezpieki. I to przysporzyło niezwykłej oglądalności. Ale jakby państwo usłyszeli, jakie były te wyniki oglądalności, to i dzisiaj chciałoby się powiedzieć, och, że ta wolna Europa wróciła. Wolna Europa w najgorszych czasach, czyli takich czasach powiedzmy pozornej stabilizacji PRL-u, miała oglądalność na poziomie 10-20%. Ale już... Przepraszam, słuchalność, tak, to już pójdzie do telewizji, przepraszam.
Tak, tak, teraz, tak, tak, dziękuję za tę oglądalność właśnie. Oni mieli... 100%. Dziękuję. Między 10 a 20%, to ogromne. Ale proszę sobie wyobrazić, że badali w 1974 roku Wojskowy Instytut, to się nazywało chyba, proszę mnie poprawić, Wojskowy Instytut Publiczny, tak? Wojskowa Akademia Polityczna. Tak, Wojskowa Akademia Polityczna. Imienia Feliksa Dzierżyńskiego. Oni badali, i to nie było badanie prowadzone za pomocą ankiety, tylko opiniometru. To było anonimowe i z tego wynikało, że 74% kadry wojskowej, oficerów Wojska Polskiego słucha Radia Wolna Europa permanentnie. Okazało się, że blisko 80% słuchają żołnierze poborowi. Okazało się także wówczas, że w dużych miastach jest trudniej złapać wolną Europę, bo one były, te zagłuszarki, nakierowane na duże miasta, no żeby po prostu tak izolować od tej wolnej informacji. Natomiast na wsiach, w miastach powiatowych doskonale to się odbywało. Słuchalność wolnej Europy, proszę Państwa, miała swoją cenę. W 50-tych latach komuniści nie zdjęli zakazu hitlerowskiego, który mówił, że za posiadanie radioodbiornika grozi kara śmierci, i taki wyrok komuniści jeszcze wykonali w 1953 roku. Wykonali za posiadanie radia. Tak, w Polsce, tak, w PRL-u. Druga taka istotna informacja, bo bohaterów wolnej Europy jest dzisiaj wielu, ale bohaterami wolnej Europy byli ludzie mieszkający i słuchający, bo do 1956 roku za wspólne słuchanie, czyli udostępnianie radia, a kto wtedy miał radio? Wtedy w 1953 roku było 1 400 000 radioodbiorników w Polsce, ale już w 1958 i 1959 roku było ponad 3 miliony. Taka była potrzeba posiadania po prostu, tak? No, słuchania i dowiedzenia się. Bo co takie radia jak BBC, jak Głos Ameryki, jak Wolna Europa dawały? Wolnej Europy nikt w słuchalności nie pobił. Dwa razy w takich okresach kryzysowych w PRL-u na czoło wysunęła się na moment tylko Głos Ameryki, stacja amerykańska, tak, rządowa. A tak zwykle to przodowała Wolna Europa. Dlaczego to było takie ważne, proszę Państwa? Bo za udostępnianie radia groziły do końca lat 50. groziły bardzo wysokie kary, nawet do 2 lat obozu pracy, za posiadanie i rozpowszechnianie informacji pozyskanych z Radia Wolna Europa. To były wielkie kary. Wielkie. Także nie ci, co nadawali, ale ci, co słuchali, stawali się bardzo często bohaterami. Szczególnie jak komuniści zobaczyli, że będzie trudno z tą wolną Europą walczyć, bo wolna Europa, żeby się uwiarygodnić i żeby odciągnąć Polaków od słuchania publicznego komunistycznego radia, podawała wszystkie informacje, łącznie z prognozą pogody i wynikami totolotka. Więc w ten sposób pozyskiwała coraz więcej słuchaczy i rzeczywiście bardzo dużo było zwrotnych informacji, podziękowania za jakąś informację. Opowiadają ludzie, którzy siedzieli w więzieniach bez pieki, że tak się klawisze więzienni bali wolnej Europy, że jak dochodziło do jakichś buntów na terenie jakiegoś więzienia i wolna Europa coś na ten temat powiedziała, ale też to trzeba powiedzieć, jaki był łańcuch, tak, ludzi przekazujących te informacje. To potrafiło nawet, jak teraz te badania robiłam do tej mojej pracy, to z tego wynika, że w zasadzie były takie momenty, że w ciągu 48 godzin wtedy, w końcu lat 50. i 60. docierała już informacja z PRL-u do wolnej Europy. Dlaczego komuniści się tak przestraszyli audycji, w których mówił Światło? Światło obnażył
całą mafijną strukturę SB, służb. Światło obnażył metody. Terror, mordy polityczne, pokazał jak komuniści obeszli się z AK-owcami, obnażył całą strukturę walk partyjnych, frakcji tych komunistycznych. Obnażył także, proszę Państwa, cały system nie tylko represji, ale propagandy. Jak się znało już system, w jakim oni operują, to łatwiej było znaleźć na to z wolnej Europy takie antidotum, czym to przykrywać, tak? Jak ich obnażać tak naprawdę, jak ich dyskredytować. Komuniści właściwie uprawiali taką politykę na terenie Monachium, że bardzo często robili nam zdjęcia i wysyłali te zdjęcia później w kopertach na adres domowy. Jak robili zdjęcia z jakichś, powiedzmy, takich spotkań czy przyjęć, to jeszcze pół biedy. Ale jak to były takie zdjęcia, że musiał ktoś być z nami w tym miejscu i robił to zdjęcie, no to się robiło niespokojnie. Ktoś z nas jest konfidentem. I teraz kto? Wszyscy zaczynają do siebie, tak w stosunku do siebie być ostrożni. Każdy się tego boi. Ale oni najbardziej, najobrzydliwiej obchodzili się z ludźmi, którzy mieli dzieci. Bo po te dzieci naszych kolegów przyjeżdżały te gimbusy, które zabierały je do szkoły amerykańskiej. I zwykle mieli zdjęcia dzieci wsiadających do tych gimbusów. Mieli zdjęcia tych dzieci, które tam jakieś nianie, znajome odprowadzają. I to było bardzo niebezpieczne. Niebezpieczne też, proszę Państwa, były takie animozje personalne już na początku Radia Wolna Europa. Tam znalazło się bardzo dużo wybitnych, inteligentnych ludzi. No i teraz musieli wszyscy te swoje ambicje jakoś okiełznać. Nowak Jeziorański, ja wielki szacunek mam do niego, szczególnie jak tę Wolną Europę tak badam od drugiej strony. Mam wielki szacunek za jego odwagę, siłę, autorytet i za jego taką niezłomność w walce z administracją amerykańską o tę autonomię polskiego serwisu. Ale żeby powiedzieć, jaki był Nowak Jeziorański, jak to wszystko się zaczęło Jutrzenką, to puszczę Państwu taki fragment i powiem to, co mówiłam zwykle w Wolnej Europie. Mówi rozgłośnia Polska, Radia Wolna Europa. To film będzie później, teraz to jest audio. Mówi Radio Wolna Europa. Głos Wolnej Polski. Uwaga, uwaga. Głos nasz docierać będzie do Was od dnia dzisiejszego na nowych wzmocnionych antenach. Uwaga, uwaga. Mówią Polacy do Polaków. Przemawiamy do braci w kraju dzięki amerykańskiemu Komitetowi Wolnej Europy. Komitet Wolnej Europy powstał w Ameryce przed 3 laty i jako organizacja społeczna głosi na Zachodzie hasło wyzwolenia Europy Środkowej i Wschodniej spod okupacji sowieckiej. Zespół Polski, który zebrał się dziś wokół mikrofonu, składa się z ludzi o najróżniejszych przekonaniach i zapatrywaniach politycznych. Ale łączy nas wszystkich ta cudowna zmowa, którą daje dążenie do jednego wspólnego celu. Będziemy mówili Wam prawdę o wypadkach rozgrywających się w świecie, którą sowiecki reżim chce przed Wami ukryć, by zabić w Was resztki nadziei. Będziemy informowali Was o wszystkich poczynaniach polskich na arenie międzynarodowej. Będziemy prowadzili na falach eteru walkę z rusyfikacją
i sowietyzacją polskiej kultury. Walkę z wynaradawianiem młodzieży. Będziemy walczyli z fałszowaniem naszej historii i naszych tradycji. Będziemy przedstawiali wam polską niezależną myśl polityczną, która zdławiona została w ujarzmionym kraju, lecz rozwija się dalej swobodnie w warunkach wolności. Będziemy mówili głośno to, czego społeczeństwo polskie wypowiedzieć głośno nie może, bo ma knebel na ustach. To dziękuję. Proszę państwa, wolna Europa działała w warunkach bardzo dużego dyskomfortu. Nowak-Jeziorański od razu się dowiedział, po pierwsze, że musi zbudować szerokie spektrum światopoglądowe, tak? Polityczne. Muszą być reprezentanci wszystkich mocnych ośrodków emigracyjnych. A oni się nie mogli po prostu ze sobą porozumieć, jak to w Polsce, jak to w górach. Więc trzeba było przedstawić ludzi już z tych środowisk wybranych. Nie on wybierał. Zostali już jakby do pracy w wolnej Europie dedykowani. Chwała Bogu, oni się jakoś porozumieli i wtedy dewizą działania wolnej Europy było właściwie taki fundament, takie hasło. Mówią Polacy do Polaków. Mówi emigracja do Polaków w Polsce. I ten właściwie ten fundament został bardzo szybko naruszony, ponieważ lewicowe środowiska inteligencji amerykańskiej ze wschodniego wybrzeża protestowały przeciwko nadawaniu takich audycji, że mówią Polacy do Polaków, a dlaczego Amerykanie mają to w takim razie finansować. No ale a wtedy, żeby w ogóle powstała wolna Europa, pieniądze zostały, biorę to w cudzysłów, zebrane z różnych bogatych środowisk amerykańskich, ale zarządzane były przez CIA. CIA finansowało wolną Europę do końca prawie 1974 roku. To jest ten okres przełomu. Tak? Później już Kongres Stanów Zjednoczonych. Kongres Stanów Zjednoczonych, żeby znowu zabezpieczyć wolną Europę, to budżet wolnej Europy wprowadził do koszyka farmerów, bo farmerzy są siłą w Ameryce i jak ktoś chciał naruszyć ten budżet i zamknąć wolną Europę, to razem z dziennikarzami na ulicę mogli wyjść farmerzy. I to był bardzo taki sprytny zabieg, który dawał szansę na istnienie. Ale do pewnego tylko momentu. Już kiedy zaczęła się taka pierwsza sporna kwestia, niezwykle ważna, bo dotyczyła ona uznania granicy na Odrze i Nysie, no to jak państwo wiedzą, Amerykanie tej granicy nie akceptowali, nazywali ją linią demarkacyjną i w zasadzie Polacy nie mogli tych zbieżnych takich poglądów prezentować. No, z jednej strony, gdyby powiedzieli, że nie uznają, no to komuniści by to przeciwko nim wykorzystali, że w takim razie, jak nie uznają, to stoją po stronie imperialistów, no to jak wtedy nawiązać jakieś porozumienie, jacy Polacy mówią do jakich Polaków, tak, w PRL-u. Więc wpadł na taki doskonały pomysł Nowak-Jeziorański i po wielu, wielu bardzo poważnych sporach, to był jeden z najpoważniejszych sporów w wolnej Europie, on uznał, że o granicy na Odrze i Nysie będą mówili inni. Zapraszał przedstawicieli wszystkich środowisk polonijnych i oni mówili o granicy, a nie mówili dziennikarze, redaktorzy Radia Wolna Polskiej Rozgłośni RWE. I w ten sposób ten spór, który trwał aż do roku 70, aż do podpisania tego porozumienia z Republiką Federalną Niemiec i uznania granicy na Odrze i Nysie, to był jeden z najpoważniejszych politycznych sporów administracji amerykańskiej i administracji polskiej. To bardzo wzmocniło Nowaka-Jeziorańskiego, dało mu siłę, stworzyło z niego taki swego rodzaju autorytet.
Drugi, proszę Państwa, niezwykle ważny, poważny i graniczący naprawdę z taką rewolucją wewnątrz samego Radia Wolna Europa, i tu mówię Radia Wolna Europa, nie polskiego serwisu, całego radia, była sprawa rewolucji 56 roku, Węgry. Polski serwis nadawał wszystkie informacje, które miały jednak ten, bo w Polsce też wrzało. I chodziło o to, żeby to wrzenie jakoś wyciszyć, żeby nie doprowadzić do jakiegoś wybuchu. Bo wszyscy wiedzieli, że komuniści są silni, że Moskwa jest silna i każde tego typu zarzewie może być bardzo krwawo stłumione. Spodziewali się nawet interwencji sowieckiej. Serwis węgierski przyjął inną optykę, ponieważ Amerykanie nie stosowali wtedy jeszcze prewencyjnej cenzury, to serwis węgierski po prostu miał swoją strategię programową i przyjął taką optykę, że dyskredytował Imre Nagy, czy Nodża chyba się odmienia, tak? Tak. Taki odpowiednik Gomułki. Oni go pokazywali jako komunistę, że tak naprawdę trzeba iść na barykady. Sugerowali, że Amerykanie w razie czego pomogą, że to jest dobry moment i trzeba zrobić jeden krok dalej. I tak się stało, że dzisiaj, jak analizowałam materiały, te audycje węgierskiego serwisu już po latach, to muszę Państwu powiedzieć, że to było nieprawdopodobne nakłanianie do rewolucji. Oni podawali metody walki partyzanckiej, oni sugerowali, że Ameryka jest silna i wesprze ich militarnie. Ci ludzie wychodzili na ulicę z przeświadczeniem, że mają zaplecze nie tylko polityczne, ideologiczne, ale że mają zaplecze militarne. Skończyło się tak, że polski serwis stał się takim prymusem swego rodzaju spośród wszystkich tych desków narodowych wolnej Europy. Rozgłośnia węgierska straciła całą swoją dyrekcję i kilku poważnych komentatorów, ale to miało dalsze swoje konsekwencje i reperkusje. Amerykanie wtedy próbowali wprowadzić tę prewencyjną cenzurę. Gdyby, proszę Państwa, nie siła Nowaka Jeziorańskiego, który potrafił zmobilizować zespół polski i nie tylko, uruchomił wszystkie, jakie znał, opiniotwórcze środowiska w całym świecie. Nie tylko w Ameryce, on Kanadyjczyków uruchomił. On uruchomił samych Niemców. Chodziło o to, żeby nie dopuścić do kontroli wszystkich programów, które będą szły na antenę. Zagrozili administracji amerykańskiej, co mogło mieć bardzo poważne konsekwencje i polityczne, i propagandowe dla Amerykanów. Zagrozili im zbiorowym zwolnieniem z pracy, że cały serwis polski poda się do dymisji, a także zwolni się zwyczajnie. Amerykanie się wtedy przestraszyli, bo Polska była i jest, tak, ważną siłą polityczną w tej części Europy i zostawienie takiego pola do działania, prawda, do nowego naboru i tak dalej, w ogóle nie wchodziło w grę. To złamało opór Departamentu Stanu i nie wprowadzono tej prewencyjnej cenzury. Wprowadzono za to w 1974 roku, powstało Biuro Strategii i Analiz i myślę, że tam jeszcze bardzo dużo pracowało tych panów, którzy kształcili się w Ameryce tylko po to, żeby przyjechać do pracy w wolnej Europie, i oni przygotowywali te budżety do 1974 roku wolnej Europy. To byli niezwykle inteligentni ludzie, ale dużo było chyba współpracowników CIA wtedy w wolnej Europie. W każdym razie oni stworzyli taki departament, który już tak złagodził tembr wypowiedzi. Departament Stanu, nie administracja amerykańska, Radia Wolna Europa i Radia Swoboda, że zapis brzmiał tak, że dopuszcza się możliwość kontroli programu po jego emisji. Więc po emisji, to znaczy, że ta niezależność, autonomia Monachium była bardzo daleko posunięta. Taki
kolejny ważny, przełomowy moment dla funkcjonowania i niezależności wolnej Europy pojawił się po tym dokumencie końcowym w Helsinkach. Komuniści wykorzystali podpisanie tego dokumentu końcowego w ten sposób, że wprowadzili do zapisu tak zwany, państwo będą pewnie pamiętali, historycy w szczególności, taki trzeci koszyk. To była ta obrona, prawda, wolności słowa, praw obywatelskich i tak dalej. Po tym każdy to zaczął interpretować po swojemu. Amerykanie dosłownie, tak jak oni, bo oni trochę byli i chyba zostali naiwni. Komuniści od razu zaczęli to wykorzystywać na swoją korzyść i sprowadzili to do próby zamknięcia głosu Ameryki, do zamknięcia szczególnie Radia Wolna Europa, ponieważ zrozumieli, że wykorzystując ten zapis mogą powiedzieć, że tej dywersji politycznej już nie będzie, że ta zimna wojna się kończy gdzieś. Przecież oni podpisując się pod tym dokumentem końcowym przyjmowali na siebie zobowiązanie wypuszczenia bardziej więźniów politycznych, aniżeli zamykania wolnej Europy. Ale jak to komuniści, wykorzystali wszelkie swoje możliwości do tego stopnia, że powstał list pierwszego sekretarza KCPZPR do prezydenta Stanów Zjednoczonych, że nie wypełniają zapisów dokumentu końcowego z Helsinek, że nie zamykają tych rozgłośni. Chwała Bogu, że ciągle siła republikanów i siła chyba CIA, a także siła polityczna Polonii, na którą ciągle, prawda, musiały zwracać się oczy wszystkich prezydentów, była tak duża, że nikt nie podniósł ręki na tę wolną Europę. Ale jak mówimy o tym, że takie próby były, to były i takie próby, proszę państwa, gdzie Nowak Jeziorański bardzo poważnie stawał naprzeciwko administracji amerykańskiej, szczególnie wtedy, kiedy też okazało się, że Departament Stanu zabronił wystąpienia prezesa Kongresu Polonii amerykańskiej przed mikrofonem Radia Wolna Europa i zabronili przeczytania rezolucji tego kongresu w sprawie Węgier. Chodziło o Węgry. Więc kilka razy takie zakusy nie chcę powiedzieć na takie trochę ubezwłasnowolnienie, chociaż Nowak Jeziorański się tym słowem bardzo łatwo posługiwał w tych kontaktach z Amerykanami. Ja później państwu pokażę fragment filmu, który pokazuje, że od tego momentu, od tego szantażu wyjścia z pracy całego serwisu polskiego z wolnej Europy, siła Nowaka Jeziorańskiego była nieprawdopodobna. Ale komuniści oczywiście zagięli na niego parol. I tutaj nie dam państwu odpowiedzi na pytanie, czy prawdą jest, że uczestniczył w grabieniu tego mienia pożydowskiego, bo takie dwa razy wielkie artykuły ukazały się w Süddeutsche Zeitung i Amerykanie dwukrotnie mówili do Nowaka Jeziorańskiego, że trzeba pójść do sądu i walczyć o dobre imię. Pierwszy raz Nowak Jeziorański chyba nie wyraził na to w każdym razie zgody, ale drugi raz, jak się pojawił ten artykuł, Nowak Jeziorański napisał takie oświadczenie, z którego wynikało, że on za zgodą i wiedzą, a nawet na prośbę dowództwa Armii Krajowej, był administratorem i rzeczywiście współpracował. I to mienie pożydowskie oni w imieniu Armii Krajowej spisywali czy zabierali, ale nie zabierali, że kradli. Więc to oskarżenie Nowaka Jeziorańskiego o kradzież było czymś wielkim. Pojawiło się drugi raz w niezwykle opiniotwórczym dzienniku niemieckim i wtedy Amerykanie jasno powiedzieli, że on powinien jednak zgodzić się po prostu na rozprawę sądową w obronie naruszenia jego dóbr osobistych, w obronie jego dobrego imienia. Nie tylko Nowaka Jeziorańskiego. Chodziło o całą wolną Europę. Tak? Nowak się nie zgodził, ale i chwilę potem rzeczywiście on się podał do dymisji. Czy łączyć te dwa fakty? Nie wiem, bo nie chciałabym, broń Boże, rzucać jakiegoś fałszywego światła. On się umiał obronić,
ale oskarżenia też były poważne. Później to jego odejście w tym momencie, no też może jakieś wątpliwości co najmniej budzić. I jeszcze taki drugi był bardzo ważny moment, kiedy następcą dyrektora Michałowskiego miał zostać Jan Krok-Paszkowski. I już zostaliśmy zaproszeni na spotkanie z prezydentem Radia Wolna Europa, Radia Swoboda. I wtedy, proszę Państwa, Urban powiedział na konferencji prasowej, że dyrektorem będzie Jan Krok-Paszkowski chwilę przedtem, zanim prezydent radia ogłosić miał tę nominację. No i został wówczas, wycofali Amerykanie tę kandydaturę i w ciągu tygodnia powołali na stanowisko dyrektora polskiego serwisu Marka Łatyńskiego. Więc były takie historie, które z osobą w ogóle Urbana wiąże się jeszcze taki, no bardzo bym powiedziała, godny szacunku i uznania fakt, że administracja amerykańska po 1989 zgodziła się, żeby Urban przyjechał do wolnej Europy i żeby z całym zespołem redakcyjnym rozmawiał, to był jego pomysł, że jeden na wszystkich, wszyscy na jednego, rozmawiał o kierunku rozwoju wolnej Polski. I Amerykanie się na to zgodzili, ale oprotestowali tę decyzję wszyscy pracownicy polskiej rozgłośni. Nikt tego nie przyjął, uznając, że Urban nie jest godny mikrofonu wolnej Europy, to po pierwsze. Po drugie, z takimi Urbanami się nie rozmawia. I myślę, że to jest takie dobre przesłanie dla wszystkich i dla dziennikarstwa dzisiaj także, bo Wolna Europa miała swoje zasady i do tych zasad należało chociażby zdobycie informacji z dwóch niezależnych źródeł. Nie można było nigdy podać czegokolwiek, jeżeli się w dwóch co najmniej źródłach tego nie sprawdziło. Jak byłam korespondentką Wolnej Europy z Nowego Jorku, to robiłam przeglądy prasy samizdatowej. To ja na specjalnym szkoleniu byłam w dobrych miejscach, żeby umieć je czytać. Tak? Myślę, że tak się dużo nauczyłam, że jak dzisiaj ludzie mówią, że ktoś o nich coś źle napisał, a ja przeczytam po swojemu, to wiem, czy nie sami zlecili taką publikację. Taki prosty greps, który warto zastosować, to zawsze sobie zaznaczyć wszystko jednym kolorem, co piszą o tym kimś dobrze, a co źle. I wtedy ta proporcja kolorów pokaże, czy tak naprawdę jest ten artykuł, ten czy paszkwil tak bardzo zły, czy jest de facto dobry, tak, dla bohatera tego artykułu. Ale chciałabym jeszcze, proszę Państwa, powiedzieć o wolnej Europie, która tak naprawdę zajęła się takimi drażliwymi, wrażliwymi i koniecznymi tematami. To jeden właśnie, o którym wspomniałam przy okazji tych audycji Światły, tak? Audycji obnażającej represje wokół niezłomnych, wokół akowców, wokół rodzącego się tego podziemia niepodległościowego. Właściwie historia listu 34 to historia wolnej Europy, jej siły w Stanach Zjednoczonych. To dzięki wolnej Europie wszystkie dzienniki amerykańskie pisały o liście 34. To także 55 rok, kiedy wolna Europa nagłośniła powroty z Rosji, tak? I tak ludziom się wydawało, że te powroty w 55 z Rosji to były powroty Polaków. Tam głównie wracali jeńcy wojenni niemieccy. Tylko oni właściwie spełnili tę rolę, jakiej nikt inny wcześniej nie mógł spełnić. Oni byli największym źródłem informacji dla wolnej Europy, gdzie są te łagry, jakie są warunki w tych łagrach i kto ile nazwisk zapamiętał tych, którzy byli ich sąsiadami. I to szło na antenę wolnej Europy. Ta wiedza. Szczególną troską w strategii programowej Nowaka Jeziorańskiego otoczony był Kościół i duchowni. Represje wokół Kościoła i duchownych.
Szczególną zajadłością w strategii programowej dyrektora Jeziorańskiego znalazło się środowisko moczarowców. Dlaczego? Dlatego, że Nowak Jeziorański uważał, że to jest przede wszystkim mafia wewnętrzna w partii. Obnażał to. Nowak Jeziorański uważał, że największym źródłem tego terroru i represji są właśnie moczarowcy. A nie dostrzegał tego wszystkiego w osobie samego nawet Gomułki. Więc moczarowcy uznali, że skoro ataki przypuszczane są na nich, to w takim razie informatorem i źródłem informacji dla wolnej Europy jest prawa ręka Gomułki, czyli Zenon Kliszko. Kliszko do końca, ja go nawet teraz niedawno badałam, on nigdy nawet jednego słowa do wolnej Europy nie powiedział, ale był ciągle podejrzewany, że jest konfidentem wolnej Europy. I to tylko dlatego, że Nowak Jeziorański postawił sobie za cel rozłożenie tej mafii moczarowskiej. Tak? I to w dużym stopniu się udało. Ale proszę Państwa, mówi się, że Gierek był taki bardzo liberalny i że Gierek tak nie zwalczał wolnej Europy. To jest nieprawda. Gomułka nie zagłuszał wolnej Europy z terenu Polski, a w 1971 roku zaczął to robić Gierek. Gierek najbardziej wolną Europę zagłuszał. A mam swój taki miły epizod z tymi zagłuszarkami rosyjskimi i Gierka, że okazało się w pewnym momencie, że ja mam taki tembr głosu, który przebija się przez jedną zagłuszarkę. I okazało się, że nie mogę wyjść z pracy, dokąd nie przeczytam tych listów do kraju. Kupowali dla mnie specjalny jakiś olej japoński, bo struny siadały, ale chodziło o to, żeby jak najwięcej wyemitować najważniejszych informacji, że ludzie mówili do rodzin, tak? Nie wracam, nie przyjeżdżam. To były tak wzruszające listy i miałam takie właśnie swoje takie słabe momenty na antenie. Wśród tych właśnie była informacja o tym, że ktoś komuś zmarł. Później, kiedy dostałam na żywo do tej budki naszej informację, że złapali Bujaka, to się też rozryczałam, i Czesława Bieleckiego. Ale nie wiem, czy bym się dzisiaj rozryczała. Ale wtedy tak. Dostałam te kartki i to było takie, bo tak się dopingowało, żeby ich nie złapali, prawda? No, dzisiaj jest już trochę inaczej. W każdym razie komuniści sobie z tym moim głosem nie radzili i w związku z tym stałam się też Torańską. Ona napisała książkę Oni i ponieważ bardzo nam zależało na tym, żeby właśnie pokazać, tak, te ujawnić, upublicznić te rozmowy, żeby pokazać, kim są ci ludzie, no to trzeba było jak najwięcej tego nadawać i żeby nie zagłuszali. I jak przyjechałam później już do wolnej Polski z Monachium i przyjechałam do Krakowa, jakiś pan rozpłakał się na ulicy i mówi: Pani Torańska, ja panią zawsze słuchałem. Ja naprawdę wiem, ja tak sobie panią wyobrażałem. Tak, więc i sama Torańska kiedyś próbowała się ze mną tak zapoznać, bo chciała zobaczyć tę Torańską radiową. Tak, ale wiele jeszcze długo po powrocie, muszę Państwu powiedzieć, przeżywałam wiele chwil wzruszenia, że gdzieś w sklepie, gdzieś w jakimś miejscu jeszcze. To nie był okres, że już byłam jakąś znaną korespondentką z Bonn. To na początku tej mojej współpracy z Telewizją Polską. Bardzo często ludzie zaczynali się rzucać w ramiona i dziękowali za tę wolną Europę. I ta wolna Europa była, proszę Państwa, czymś dla nas mieszkających w PRL-u niezwykłym, ale później po powrocie tak naprawdę byliśmy wszędzie niechciani i nielubiani. Bardzo często słyszeliśmy, że wtedy jak wszyscy w okopach, to my żeśmy tam z imperialistami jednak mieli wygodne życie.
Pewnie jest w tym trochę i prawdy, bo to było inne życie, ale zakładnikami były nasze rodziny, ale ceną był zakaz powrotu do ojczyzny, tak? Ale ceną też była emigracja i samotność, tak? Obcość, co by nie mówić, obcość. Więc tutaj zostawiam taką dużą swobodę oceny, no bo ile nas jest osób, tak każdy będzie to mógł ocenić. Wolna Europa na pewno miała swój niezwykły wpływ i niezwykły udział w odzyskaniu tej niepodległości. Jak teraz badam te materiały, proszę Państwa, bez wolnej Europy, nawet działania Ronalda Reagana, który wtedy naprawdę sypał daleko groszem, żeby wolna Europa mogła bardzo daleko badać materiały, które musiały, czy kupować materiały, które podawała na antenie. To dzięki wolnej Europie ludzie dowiedzieli się o okolicznościach aresztowania prymasa tysiąclecia. To dzięki wolnej Europie dowiedzieli się o dramacie nas wszystkich zamordowania księdza Popiełuszki. To dzięki wolnej Europie dowiadywali się o wszystkich zbrodniach sowieckich. Ale wolna Europa była też takim miejscem szerokiej dyskusji. Nie było właściwie między pracownikami wolnej Europy, a pracownikami Radia Swoboda, nie było, proszę Państwa, niechęci, że tu są Polacy, a tu są Ruscy. Tego wszystkiego, czego później doświadczyłam już, jak wróciłam, to tego nie było. Ale na pewno... Trzeba to powiedzieć, na pewno komuniści robili wszystko, żeby utrzymać niechęć naszą, Polaków, do Niemców. Tak? Rewanżyści, hitlerowcy, odwetowcy. No i my tam na tym terenie, więc jakby włączali nas jako takich przyjaciół, prawda? A co najmniej akceptujących ich. I ta niechęć chyba, Polacy zawsze mieli jakąś słabość do Amerykanów, więc straszenie imperializmem amerykańskim nie odnosiło skutku, bo co to znaczył imperializm amerykański dla kogoś, kto nie miał pracy, kto był głodny, kto był prześladowany, kto był więziony, straszenie jakimś imperialistą amerykańskim. Ale postraszenie już neofaszystom było czymś ważnym. Ludzie się tego bali, bo było świeżo po wojnie. 10, 20, 30 lat to nie jest taki okres czasu, który zamazuje wszystko. Więc z tego bardzo daleko korzystali komuniści. Ale też, proszę Państwa, trzeba powiedzieć, jakim my byliśmy dla nich wrzodem, że oni swój dzień pracy zaczynali od przeglądu nasłuchu radiowego. U nas też był nasłuch radiowy i my też swój dzień pracy zaczynaliśmy od biuletynu nasłuchu radiowego. Powiem, jak to się nazywało, ten departament się nazywał monitoringu. Drugi, ten najważniejszy, to był research, tak? Redakcje. I tak naprawdę to jest wszystko, co było tym filarem. Ale też Państwo znają korespondentów Wolnej Europy z różnych stron. Jest z nami nawet dzisiaj współpracownik Radia Wolna Europa z Nowego Jorku, pan Paweł Nasalski. Pracował. Dlaczego mówię, Państwo ich znali, bo dzisiaj tak naprawdę, kiedy się słyszy, że nawet pan Arabski podobno miał jakiś swój epizod w Wolnej Europie, to ja, która kończy tę pracę doktorską i mam wszystkie nazwiska Departamentu Stanu współpracowników Polskiej Rozgłośni RWE, nie znalazłam go na tej liście. I dlatego napisaliśmy jeszcze w czasach premierostwa pana Donalda Tuska taki list, w którym powiedzieliśmy, że to jest nieprawda. Dlatego, że im więcej jest też kombatantów Solidarności, tym coraz więcej jest też nas, współpracowników i pracowników Wolnej Europy. Na pewno, proszę Państwa, byliśmy niebezpiecznym miejscem na mapie Europy dla komunistów we wszystkich krajach komunistycznych, ponieważ
wolna Europa była postrzegana nie tylko jako instrument propagandy amerykańskiej, ale także jako instrument, taki najpoważniejszy instrument wojny psychologicznej. Wiedzieli, że wolna Europa jest daleko, ale wiedzieli, jak daleko ma też wpływ na umysły Polaków. Ja chciałam Państwu teraz zaprezentować taki fragment filmu, z którego Państwo dowiecie się najwięcej, jak zbudował swój, to będzie tylko fragment, autorytet Jan Nowak-Jeziorański. Wolna Europa dawała nadzieję. Wolna Europa pozwalała na taką emigrację też wewnętrzną, tak? Że człowiek słuchający wiedział, że mówią, że to się w końcu zmieni. I ludzie dawała nadzieję i budowała nadzieję, prawda? Że ludzie sami zaczęli tę swoją nadzieję budować. Byłam... W kraju. Kiedy pierwszy raz. 19? A głośniej. Przed tym jak? 19. To są budynki wolnej Europy. Dawniej szpital tam się mieścił. Radio Wolna Europa. Głos wolnej Polski. Zostałem mianowany dyrektorem rozgłośni Polski Radia Wolna Europa. I wtedy na emigracji istniały ogromne obawy przed tym, jak Amerykanie będą używali tego instrumentu. Ja wtedy odwiedziłem generała Andersa w Instytucie Sikorskiego. Powiedziałem, będę panie generale mówił jak żołnierz do dowódcy. Może pan być zupełnie spokojny, że ja nie uczynię niczego takiego, co mogłoby uderzać w polskie interesy albo kosztować jakieś ofiary w Polsce. Po drugie, że pan będzie zawsze informowany. Na to generał Anders powiedział, to mi wystarczy. Uwaga, uwaga! W rocznicę Konstytucji 3 maja słyszycie inauguracyjny program radiostacji, która przemawiać będzie codziennie do rodaków w kraju. Kiedy w pierwszej rozmowie z Williamem Griffithsem, doradcą politycznym radia, który mnie angażował, ja od razu zapytałem, to ma być głos Ameryki. I on wtedy powiedział, proszę pana, my chcemy, żeby to była audycja Polaków mówiących do Polaków. Dajemy panu pełną swobodę. Może pan sobie dobrać ludzi, jakich się panu podoba. Jeżeli się panu powiedzie, będzie pan miał swobodę całkowitą, z wyjątkiem kilku spraw, które na przykład wiążą się z nadawaniem z terytorium niemieckiego. To Monachium, to jest Marienplatz. Ale jeśli okaże, że panu nie wyszło, no to pana pożegnamy z dnia na dzień. Uwaga! Mówią Polacy do Polaków. Będziemy mówili wam prawdę o wypadkach rozgrywających się w świecie, którą sowiecki reżim chce przed wami ukryć. Będziemy walczyli z fałszowaniem naszej historii i naszych tradycji. Będziemy mówili głośno to, czego społeczeństwo polskie wypowiedzieć głośno nie może, bo ma knebel na ustach. Trzon tej redakcji w okresie właśnie dyrektorowania Jana Nowaka stanowili przedwojenni dziennikarze, pisarze, aktorzy, którzy na przykład u nas występowali jako spikerzy. Byli również kompozytorzy. Roman Palester, był Jan Markowski, który jest autorem Marsza Mokotowa i innych piosenek powstańczych. Była Włada Majewska z Lwowskiej Fali. To byli ludzie, którzy o Polskę walczyli i właśnie uważali swoją pracę w radio jako dalszą misję. I attended many, many meetings. Uczestniczyłem w bardzo wielu spotkaniach, podczas których Jan ostro dyskutował z Amerykanami na temat znaczenia tego, co działo się w Polsce, a także w Moskwie. Nie określiłbym tych spotkań jako trudne. Mieli oni po prostu inne poglądy. Poglądy Jana wypływały z jego doświadczenia, podczas gdy Amerykanie nie mieli na ogół żadnego doświadczenia w problemach Europy Wschodniej. Spory między nimi miały charakter intelektualny. I największe niebezpieczeństwo powstało wtedy, kiedy wybuchła rewolucja na Węgrzech. Bo Polacy byli wtedy gotowi, że tak powiem, iść na pomoc Węgrom, robiąc powstanie w Polsce. Tłumaczyliśmy,
że Polska jest w innej sytuacji niż Węgry, dlatego że cała Polska i ta na emigracji i w kraju nosiła w sobie syndrom powstania warszawskiego. Ferment w kraju rośnie, olowiane chmury nad Polską. Przed mikrofonem Jan Nowak. Busolą dla całego patriotycznego społeczeństwa polskiego są dziś słowa kardynała Wyszyńskiego wzywającego do spokoju i opanowania. Ja dopiero wtedy zrozumiałem, na czym polegało jak gdyby pozagrobowe zwycięstwo powstańców. Że oni uratowali Polskę przed zrywem powstańczym przeciwko Sowietom, który mógł być katastrofą o wiele większą jeszcze aniżeli powstanie warszawskie. Jan Nowak był szefem surowym i wymagającym, ale sam też był tytanem pracy. Wczesnym rankiem już otrzymywał materiały przysyłane z redakcji do niego agencyjne na słuch radiowy i słuchał również porannego dziennika naszego radia. Dziennikarze, którzy mieli wtedy dyżur poranny i spikerzy, bardzo dbali o to, żeby nie puścić jakiegoś błędu, bo to się wtedy źle kończyło. Polska redakcja była najbardziej zdyscyplinowana ze wszystkich. Pod wieloma względami z nią właśnie najłatwiej było nam współpracować, ponieważ miała ona z determinacją działające kierownictwo. Pamiętam, że pierwszą osobą z Polski, jaką tam spotkałem, był człowiek o nazwisku Dzierżnowski. Pewnego dnia zwrócił się do mnie z tymi słowami. John, chcę ci coś powiedzieć. Jest jedna zasada, o której musisz pamiętać, pracując w wolnej Europie. Postępuj tak, aby Jan Nowak był zadowolony. W przeciwnym wypadku jesteś bez szans. Przez resztę mojego życia starałem się więc, aby Jan był zawsze zadowolony. Żeby Jan był zadowolony, to nawet rodziły się dzieci. Bo jak Nowak Jeziorański odkrywał jakiś romans, bo my żeśmy jednak w getcie żyli, tak? Wszyscy mieszkaliśmy w tej samej dzielnicy Monachium. Musieliśmy mieć mniej więcej odległość do pracy 10-15 minut, żeby na wezwanie natychmiast przyjechać. Mieliśmy, uwaga, te same meble, sztućce, żelazka, deski, wszystko. Także jak ktoś by tam za dużo wypił u kogoś, to mógł się kłaść do jego łóżka, bo nie wiedział, czy jest u siebie, czy u kogoś. Bo to wszystko było naprawdę bardzo, bardzo podobne. I no, taka legenda była odnośnie właśnie budowania moralności wolnej Europy, że jak ktoś się zapomniał, miał jakiś romans, to Nowak wzywał do siebie tych romansujących i mówił, że wrócą teraz do domu i będą mieli dzieci u siebie w domu na znak trwałości ich związków. I była taka trochę też taka niechlubna jedna legenda. Myślę, że ona sporo prawdy, bo widzę teraz tak w dokumentach, że Nowak mówił do ludzi, że nie powinni prosić o obywatelstwa obce, no bo to no w Niemczech to już na pewno nie, tak, ale w innych krajach, a tam przyjeżdżali ludzie z azylami z Norwegii, z Holandii, no z różnych, są z Anglii, że raczej nie. No i oni mieli te dokumenty nansenowskie, takie dokumenty podróży. No i kiedyś przyszedł nowy prezydent Radia Wolna Europa, Radia Swoboda, na spotkanie jako nowy prezydent przedstawić się z tym serwisem Polski. No i mówi, że tak już we wszystkich serwisach widzi, że ludzie wyjeżdżający, a przecież wyjeżdżali ciągle dokądś, prawda, zrobić jakieś materiały radiowe, a szczególnie Tadeusz Nowakowski, który ciągle jeździł z papieżami, więc chodziło o to, żeby mieć tę swobodę podróżowania. I mówi, no ale tutaj państwo tak się upieracie przy tym, że te właśnie dokumenty podróży wystarczą, one są kłopotliwe, bo my musimy po prostu o te wizy prosić. A przecież mogą państwo wystąpić o zieloną kartę i obywatelstwo Stanów Zjednoczonych. Tak jak to od lat, już przed laty zrobił wasz dyrektor.
A tam wszyscy ludzie zawarli, bo to już było niemożliwe. Przecież to on im mówił, żeby nie brać obcych obywatelstw. No i to chyba tak było, bo w zapisach amerykańskich nawet to się znalazło. Sprawdzałam później daty i lata i rzeczywiście sporo ludzi złożyło te swoje wnioski o obywatelstwo amerykańskie. Można było dostać obywatelstwo amerykańskie, ale jednak w Radiu Wolna Europa było się jednak ciągle Amerykaninem drugiej kategorii, bo choćby płace były tak regulowane. Najwięcej zarabiali Amerykanie. Później byli Amerykanie, czyli ci... Boże, zapomniałam słowa, jak się nazywa ktoś, kto dostał obywatelstwo? Naturalizowani, dziękuję. Tak, następni byli ci. A później byli wszyscy inni, którzy mieli azylę gdziekolwiek indziej. Tak? Ci rezydenci, ale z innych krajów, też z obywatelstwami. Więc Nowak Jeziorański był bardzo twardym dyrektorem i GRO mówiło, że był bardzo apodyktyczny. Ja go poznałam już nie jako dyrektora, tylko jako byłego dyrektora. Jego cała kariera po wolnej Europie opierała się i oparła o Zbigniewa Brzezińskiego. To on tak naprawdę, mimo siły i wielkiego autorytetu Nowaka Jeziorańskiego, tę nową drogę jego polityczną ukształtował. Ale też trzeba powiedzieć, że w historii wolnej Europy było naprawdę kilku wybitnych dyrektorów, wybitnych. Dzisiaj synonimem wolnej Europy stał się Nowak Jeziorański, a synonimem Jeziorańskiego wolna Europa. I to jest trochę takie niesprawiedliwe, dlatego tę pracę piszę, że chcę ocalić od zapomnienia naprawdę wielu wybitnych ludzi, ikony wolnej Europy także. Tak, no, państwo może najmniej znają Zygmunta Michałowskiego, hrabiego Zygmunta Michałowskiego. To on, legenda głosi, nie chciał przyjąć do wolnej Europy senatora Platformy Obywatelskiej, pana Aleksandra Świejkowskiego, bo miał taki zwyczaj, że w tej naszej kantynie nie siedział na krześle, a tak pół leżał i tamten przyjechał na rozmowę, czy by mógł do tej wolnej Europy się dostać. No i Michałowski powiedział tak, ale proszę pana, no po cóż by miał pan sobie łamać u nas kręgosłup, jeżeli pan przez 20 lat w tym radio komunistycznym w Polsce mówi, że piętrowy wychów trzody chlewnej jest w porządku, że PGR-y są w porządku, a u nas przecież by musiał pan się totalnie pokiereszować. Nie przyjął go. No przyjął go później Najder. I tak naprawdę jak się śledzi historię tych współczesnych konfidentów, to gro z nich później było parlamentarzystami Platformy Obywatelskiej. Bo był Stanisław Jałowiecki, naprawdę bardzo inteligentny doktor, socjolog, no ale przeszłość trochę mrożąca. On był nawet eurodeputowanym Parlamentu Europejskiego. Największe na mnie takie piętno wywarła ta informacja Joanny Siedleckiej o tym, że to Włodzimierz Odojewski był konfidentem. Proszę państwa, to nie był pan Włodek jakiś, pan Odojewski. W wolnej Europie pan Włodzimierz nie chodził, lewitował. Właściwie w lektyce by go ludzie ponieśli, no bo to był to naprawdę wielkie pióro i wielki pisarz. Jak się czyta książkę Siedleckiej, to można po prostu stracić wiarę w każdego człowieka, że dla paru srebrników w polskim radio zdradzał ludzi i nawet przejmował ich kanały, tak, korespondencji i przesyłania książek do publikacji na Zachodzie. Jak kiedy jedna z konsulów generalnych w Monachium próbowała zrobić takie spotkanie z panem Włodzimierzem Odojewskim, kiedy jego książki były przetłumaczone na węgierski, napisaliśmy taki list otwarty, żeby nie powtórzyła tego, co znalazło się w zaproszeniu, ponieważ w zaproszeniu znalazło się sformułowanie, jak to wszyscy pracownicy RWE z podziwem i szacunkiem zawsze się o nim wyrażają. No to myśmy przynajmniej tyle, co mogli zrobić, zaprotestowaliśmy. Ale wśród tych wybitnych dyrektorów, o nich jeszcze wspomnę kończąc, był właśnie Zygmunt Michałowski, był Marek Łatyński, to pewno państwo pamiętają go, tak? Był Zdzisław Najder,
To tylko wymienię. I był Piotr Mroczyk. I historia Piotra Mroczyka też jest do końca niejasna, ponieważ Mroczyk po wojnie w Wietnamie był tłumaczem. Komuniści nie brali kogoś, komu nie ufali. On był synem Brytyjki, bo matka była Brytyjką, ojciec był dawnym pilotem dywizjonów. Ale sam Mroczyk do końca nie był dla mnie taką jasną postacią. Założył oczywiście tę Solidarność, prawda, tam w Nowym Jorku dużo działał, ale też trzeba pamiętać, że był jednak tłumaczem przy władzach komunistycznych, tak, do rozmów z powstającą nową formacją taką państwową, bo nawet nie wiem jak to nazwać, w Wietnamie. Więc sporo takich ludzi też, na pewno Barbara Nawratowicz była dla mnie wielkim zaskoczeniem i jeszcze wystąpiła o... Tak, z Teatru Starego, tak, i Piwnicy pod Baranami. No ale jeszcze, kiedy już została opublikowana jej teczka z IPN-u, jeszcze wystąpiła o pieniądze, że chciała dostawać jako kombatant, tylko nie wiem jako który kombatant, czy kombatant Wolnej Europy, czy kombatant SB. No i chyba jeszcze taką postacią, która też no musiała, to państwo nie wiem, czy będą pamiętali go, ale stali słuchacze Wolnej Europy, to na pewno to też Wowo Bożekowski. To też była taka postać, taki bratłata, inteligentny, błyskotliwy, taki szalenie taki imponujący ludziom swoją taką otwartością, życzliwością. A później przeczytałam, że jak byłam na dyżurze, to on opisał wszystkie moje takie przyzwyczajenia i zachowania, jak jestem w Wolnej Europie na dyżurze wieczornym, kiedy na przykład muzyki słucham przez słuchawki, jak pracuję, a ile czasu mi zajmuje przejście z tego takiego stand-by'u do serwisu newsowego. I to właściwie były wszystkie informacje na wypadek, gdyby ktoś chciał podkładać bombę, to żeby znał wszystkie zwyczaje osób pracujących. No to oczywiście, że oni mówią, że nic złego nie zrobili, ale to wystarczyło. Wystarczyło kiedyś, żeby zabić kilku Czechów, tak? To wystarczyło, żeby ludzi naprawdę poważnie przestraszyć. To wystarczyło, żeby inwestować dalsze pieniądze w naszą ochronę. Więc na pewno warto o tym wszystkim pamiętać, kiedy się dzisiaj mówi, że wolna Europa to było wielkie wydarzenie polityczne. Że to nie był tylko budynek, to była cała wielka historia Polski. Do dzisiaj, proszę państwa, wszystkie materiały, one co prawda są w rozproszeniu, ale są w Instytucie Hoovera, są w Instytucie Sorosza w Budapeszcie. One znajdują się także na Uniwersytecie Columbia, ponieważ jeden z prezydentów później zajął się pracą naukową i bardzo poważne takie materiały, bardzo ciekawe, chcąc uchronić, wywiózł i one są dostępne w takiej bibliotece właśnie Uniwersytetu Columbia i także one w dużym stopniu, ja z tego korzystam, bardzo dużo naszych audycji zostało już na nowe nośniki przełożone w tym Narodowym Instytucie Cyfryzacji i są dostępne w Polsce. Część materiałów trafiła pod opiekę Polskiego Radia, no i powstało zresztą to internetowe takie radio, które jest także takim dla historii wolnej Europy, taką redakcją prowadzącą. Myślę, że to wszystko, co mogłabym państwu powiedzieć. Może jeszcze jakieś anegdoty mi się przypomną, ale na pewno po raz pierwszy mogę to po powrocie do Polski powiedzieć, że byłam i jestem, bez względu na ocenę pracy wolnej Europy, byłam i jestem dumna i w tym radio byłam i jestem zakochana.
To było miejsce, którego mi brakuje i uważam, że słusznie zrobiłam, podpisując list otwarty do Kongresu Stanów Zjednoczonych, żeby wolnej Europie nie zamykać, bo przed nami długa droga o tę wolność i myślę, że dzisiaj wolna Europa byłaby równie potrzebna, jak była w latach 50., 60., 70., 80. Teraz Państwo, proszę bardzo, Tomasz, tak, pan Bogdan Urbankowski, proszę bardzo. Słuchałem pani z oczarowaniem, jednocześnie z nieprawdopodobnym rozczarowaniem. Dlaczego? Otóż dlatego, że idąc tutaj wyobrażałem sobie, że pani będzie o wiele starsza, bardzo stara, nieomal wykopaliskowa tak jak ja i będziemy mogli porozmawiać o tamtych latach. Wykopaliskowa, a dlaczego? Dlatego, że byłem, używając pani terminu, epizodycznym, mam nadzieję, że tajnym współpracownikiem wolnej Europy. Jak do tego doszło? Otóż myśmy oczywiście w Akademiku Wolnej Europy słuchali. Mieliśmy radio. Radia się kupowało na bazarze Różyckiego. To były rosyjskie radia, one odbierały dobrze wolną Europę. Oczywiście co jakiś czas władze akademika nam je rekwirowały, ale właściwie na tym się kończyło. Podejrzewam, że dyrekcja czy administracja akademika miała jakiś sklep z radioaparatami i na tym nieźle zarabiała. Natomiast no, nasze radio było tak wytresowane, że jak się kręciło tą gałką, to nawet tam przystawało, gdzie jest ta wolna Europa. I dopiero potem szło dalej. I kiedyś właśnie przeżyłem wzruszający moment, gdy usłyszałem właśnie z Radia Wolna Europa swój poemat. Był to poemat, który zresztą jest w dużych fragmentach tutaj. Był w tym także mały fragment, wzmianka o wolnej Europie. Nie było niestety fragmentów, które bardzo lubiłem, bardziej prywatnych, co potem po latach mi wytłumaczono, że to były donosy na mnie samego, że jak pisałem tam o kolegach z Bytomia, no to od razu Esbecja by wiedziała, kto jest autorem, a myśmy cały czas udawali, że albo jest to poemat nadesłany przez kogoś z innego miasta, przeważnie Wrocław żeśmy wymieniali, bo nikt z nas we Wrocławiu wtedy nie był, albo mówiliśmy, że jest to poemat Miłosza, bo to od razu dodawało rangi temuż poematowi. Nie wiem, czy byłby to najlepszy jego poemat oczywiście, ale tak czy inaczej był. I po pewnym czasie mam nadzieję, że Wolna Europa nie wiedziała, że ja jestem tego autorem. Zdjęcie, wiersze i jakieś drobne teksty zbierał jeden z moich kolegów z akademika, Jurek Tomaszkiewicz. Jeszcze tam przez kogoś to przesyłał. Poemat zresztą został wysłany w sposób zaskakujący chyba także i dla odbiorców. Mianowicie został przepisany przez studentów japonistyki tymi znaczkami, żeby można go było spokojnie przez granicę, przez kontrolę przewieźć. Tam został zrekonstruowany. Zrekonstruowany no niestety nie zawsze przez najlepszych poetów, stąd pewne fragmenty takie trochę naciągane, jakieś rymy częstochowskie, ale tak czy inaczej byłem strasznie dumny. I trochę przestałem być mniej dumny, gdy zajrzałem do swoich akt IPN-u, bo się okazało, że być może Wolna Europa nie wiedziała, koledzy z akademika nie wiedzieli, ale Esbecja o tym poemacie i o jego autorze się dowiedziała, z tym, że był to już chyba rok 74, więc z dużym poślizgiem, specjalnych konsekwencji zresztą i nie było, natomiast dowiedziałem się przy okazji, że był drukowany w tym piśmie na antenie. O tym piśmie na antenie słyszeliśmy kilka ładnych rzeczy. Między innymi, że podobno też był przesyłany balonem, tak jak rozmowy światły. Czy to prawda, nie wiem. Myślałem, no właśnie gdyby pani była znacznie starsza, to bym się w tej chwili dowiedział, czy to było i w którym to było ewentualnie numerze, bo tam w aktach w IPN-ie są tylko notatki, są zeznania donosicielki, która no niestety się dowiedziała, o kim był autor. Była to TW Maria Wolska, czyli Barbara Kmicic, niestety poetka
z naszej grupy. I teraz no, takie dwa pytania. Po pierwsze, czy jest możliwe, żeby zrekonstruować tamte audycje, gdzieś do nich dotrzeć, czy ewentualnie właśnie do tych fragmentów, jeżeli nie w całości pisma na antenie. A po drugie, czy można dotrzeć do nazwisk współpracowników, pseudonimów, no, żeby się przekonać, czy tylko SBCA o mnie wiedziała, czy ta druga strona też, czy może nikt po prostu. No, tak czy inaczej, no jeszcze raz dziękuję. No, chyba nie żałuję, że nie jest pani starsza. Proszę państwa, tak, więc... Chyba pierwszy taki prawdziwy dokument z Departamentu Stanu o pracownikach i współpracownikach to udało się zdobyć pani Alinie Grabowskiej. Kilka dokumentów odtajnionych, ważnych, które mogą dzisiaj służyć jako dokumenty do poważnej analizy, tak, także właśnie oceniającej wartości materiałów przesyłanych przez różnych współpracowników i informatorów. Też są zarejestrowane i te zostały odtajnione, bo ponieważ Jan Nowak-Jeziorański bardzo cenił chyba i bardzo polubił pana profesora Machcewicza, ale od pana profesora Machcewicza trudno jest dostać, więc się raczej posługuje tym, co jest tak na rynku. Bo u nas jednak się jest takim trochę obrączkowanym, że jak ta jest do odpisu, to już tak niekoniecznie trzeba jej tam pomagać. Ale to damy radę. O, właśnie. Pan pyta się, czy te materiały, wszystkie audycje, niemal wszystkie audycje są przeniesione na te nowe nośniki i to w Narodowym tym Centrum Cyfryzacji można, chyba dyrektor jest niezwykłej życzliwości i rzeczywiście doskonale przygotowany do tej pracy, pan Mosur chyba się nazywa, Mosur chyba. I warto tam zajrzeć, bo tam nawet materiały, o których już nie pamiętałam, że w nich występowałam, to teraz sobie po prostu o nich przypomniałam i odtworzyłam. Robiłam takie w Wolnej Europie, jak byłam w Monachium, to robiłam takie audycje o dysydentach żydowskich, rosyjskich i polskich, którzy no, byli prześladowani przez w okresie głównie Stalina. Tak? I tutaj taka anegdota, proszę państwa, była taka babka dziennikarka w serwisie rosyjskim i ona zajmowała się... Właściwie przepisywała niezależną literaturę, sama była też literatką i nie mogła się wydostać z Rosji i nawet została skierowana do szpitala dla psychicznie chorych, żeby ją powstrzymać, bo ona jakieś 2 czy 3 miała nieudane próby ucieczki z Rosji i ona wymyśliła taki greps, że się na pewno wydostanie z Rosji i kiedy była taka wielka uroczystość na tym Placu Czerwonym maszerowało pełno wojska sowieckiego w mundurach, ona doskoczyła do jednego żołnierza i mu kawałek ucha odgryzła. I ją jako już taką totalną wariatkę, której nie można leczyć, wysłali. I tę historię teraz właśnie, kiedy badam tę sprawę, to nawet tę audycję rosyjską nawet mają tutaj u nas w Polsce, ponieważ ona została przetłumaczona na polski i puszczona też w polskim serwisie, to nawet do tego dotarła. Elżbieta Królikowska, Avis, kilkuletnia współpracownica BBC. Ja współpracowałam tak z panem Taborskim, ze znanym poetą emigracyjnym Bolesławem Taborskim, świetnym, wielkim Polakiem i znakomitym angielskim dżentelmenem. Rzeczywiście współpraca układała nam się świetnie, ale tym nawiązuje do tego, co pani powiedziała właśnie, zresztą bardzo słusznie, że w Wolnej Europie był pewien przechył lewicowo-liberalny. W BBC było dokładnie to samo. Dokładnie to samo, to znaczy konserwatysta tam, prawda, nawet jako współpracownik, długo się nie utrzymał. I teraz pewne kontakty właśnie, które nawiązała lewica liberalna, to znaczy środowisko Michnika, Kuronia i tak dalej w latach 70., w 76 roku, prawda, z Wolną Europą, Głosem Ameryki, z BBC, z kulturą,
one profitują do dnia dzisiejszego. Proszę Państwa, to, że media konserwatywne nie mają właściwie działów zagranicznych, że nasza agencja PAP właśnie ma przechył lewicowo-liberalny, ja widzę to, prawda, na przykładzie Wielkiej Brytanii, i te kontakty właśnie lewicy liberalnej ze światem owocują artykułami koszmarnymi, opluwającymi Polskę w niemieckiej prasie, teraz w CNN, prawda, w Financial Times właśnie. I tutaj naprawdę, bo widziałam panów posłów, pana Sasina, prawda, i pana posła Suskiego, nie wiem, czy jeszcze są tutaj. Ale ja tak, ale ja apeluję raz jeszcze, bo piszę i pisać nie przestanę. Media konserwatywne muszą mieć działy zagraniczne, prawda? Ponieważ wiadomości, informacja ze świata do Polski i z Polski o tym na przykład, co PiS planuje w tej chwili właśnie, o tych wszystkich ustawach, prawda, które planuje, nie docierają do świata w takiej postaci właśnie. Docierają przez Gazetę Wyborczą, przez reprezentantów TVN24, prawda. My nie mamy swoich ludzi tam, a w dodatku jeszcze ani pan prezydent, ani pani premier nie pomyśleli o tym, że witalną, podstawową sprawą jest organizowanie konferencji prasowej tutaj dla korpusu dyplomatów, korespondentów zagranicznych. Jest ich w Polsce 78. I ja widzę, że w tej chwili Polsat ma, często ja tam jestem zapraszana właśnie do Polsat News 2, świat, prawda? Czy jest TVN24, biznes i świat. I ja tam patrzę, a widzę program Korespondent, gdzie korespondenci zagraniczni pojawiają się właśnie i właśnie na tę nutę lewicowo-liberalną. Dlaczego pan prezydent, dlaczego pani premier nie organizują właśnie konferencji prasowej, na której mógłby poprowadzić ktoś, kto zna, prawda, zna te relacje i wtedy nie przez kanał Gazety Wyborczej informacje by wychodziły na świat, ale bezpośrednio przez kanał korespondentów właśnie zagranicznych akredytowanych w Polsce. Oni po to są tutaj właśnie. No i to są takie konsekwencje właśnie tych kontaktów, które jeszcze kiedyś 35 lat temu zostały zawarte, a my nie. Właśnie. I do tej pory konsekwencje. Potem się dziwimy, że CNN, prawda, mówi o nas tak, czy Financial Times. I będą mówili, dopóki korespondenci zagraniczni w Polsce nie będą informowani przez PiS, prawda, przez pana prezydenta, co się naprawdę dzieje. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja mam chyba, gdybym mogła doradzać premierom czy prezydentom, to podpowiedziałabym takie proste rozwiązanie, że kiedy pracowałam w Nowym Jorku, to jednak z Nowego Jorku byłam zapraszana na takie spotkania z Ronaldem Reaganem, które były dla korespondentów organizowane, takie śniadania, gdzie było wszystko off the record, tak? Że się mówiło, tego nie można było rejestrować, niczego zapisywać, ale dla interpretacji faktów, o których później mówiliśmy dalej, mieliśmy wiedzę z pierwszej ręki. I on wyjaśniał, później przyjechałam jako korespondentka już telewizji polskiej w Bonn i nie było, powiedzmy, kwartału, w którym nie byłabym gościem Helmuta Kohla na takim lunchu, brunchu, cokolwiek, tak? I wybierali zawsze, nie tak, że byłam sama, ale wybierali, powiedzmy, dwóch, trzech korespondentów, robili spotkania, wyjaśniali wszystkie poważne kwestie, znowu off the record, tak? I jak ja nadawałam korespondencję do Polski, to mogłam już, opisując pewną rzeczywistość, mieć na pewno na uwadze to, co on powiedział, jako czynnik taki no, wspomagający, wyjaśniający tę interpretujący. Ale nie można było tego powiedzieć wprost wszystkiego. Jeden z naszych kolegów z Polski
z takiej gazety postkomunistycznej. Chciał być pieszy i zacytował tam Kola. No i to był jego ostatni brunch. Tak? I tu to, o czym pani mówi, to by było wyśmienite. Zapraszać tych zagranicznych korespondentów na takie spotkania i pewne rzeczy im wyjaśniać. Tak? Bo to jeżeli ktoś coś wyniesie, wprost napisze, to jest tylko to taki saper, no, to jest jedna skucha, tak? I się już do takiego grona nie wraca. Ale dokąd można z tymi ludźmi rozmawiać, dokąd można walczyć o swoje dobre imię i swój dobry program, to powinno się to absolutnie robić. Tak nawiasem mówiąc, pani mówi o BBC, a wiecie państwo, że w najtrudniejszych czasach BBC zawsze była na końcu, ale ja mam do niej wielki szacunek za 44 rok, kiedy BBC jako pierwsza stacja zagraniczna retransmitowała audycję podziemnej stacji Błyskawica. Wszystko im później wybaczam, bo wtedy oni to nadawali, a to jak ludzie czekali, prawda? No rzeczywiście, dziadek kiedy wrócił z więzienia w 56 roku. Ojejku, no przepraszam. To dostał w prezencie, się mówiło na to, aparat. I było to pod Otwockiem, także nie było tak zagłuszane, było dobrze słychać. I pamiętam, że się schodzili sąsiedzi, a to byli ci po powstaniu, którzy się znaleźli tam właśnie w tych okolicach nad Świdrem. I sakrum było słuchanie, obowiązkiem tam o którejś tych wiadomości. I przychodzili, właśnie było jakieś takie, taka łagodziła, wolna Europa łagodziła obyczaje, bo przychodzili różnych poglądów politycznych. Byli narodowcy, to tam Skrzyńscy i stary Strzembosz przychodził, to był chyba był Piłsudczyk i jacyś tam Kosińscy inni. I ludzie, którzy, a jeszcze ja mówię ekumenicznie, bo był pan Świda, który był Kalwinem. Także wszyscy koło siebie siadali i no dziadek leżał już na tym schorowany, ale ten odbiornik działał i słuchało się. No i my dzieciaki, już trzeba było, cisza była zupełna i też tak, i słuchaliśmy. I no ja wspominam to, że to było obowiązkowe było, żeby wysłuchać i podnosiło nas na duchu i ten sygnał, prawda? Także no tyle, no to dziękuję. To mi... Bardzo państwu dziękuję za uwagę. Dziękuję, że zechcieli państwo mnie... że państwo zechcieli mnie zaprosić i że poświęcić swój czas. Chciałam powiedzieć wszystko, co najważniejsze. Jak mi się udało, to fajnie, ale zapraszam państwa. Jak już obronię tę pracę, to zaproszę, bo z tego zrobię taką też publikację. Ja tę pracę piszę na temat koncepcja programowa polskiego serwisu Radia Wolna Europa w latach najciekawszych 74-89 między doktryną polityczną prezydentów Stanów Zjednoczonych a autonomią Monachium. I tam wykażę, jak daleko niezależny był polski serwis Radia Wolna Europa. Dziękuję jeszcze raz. Naprawdę nie wiem, jak dziękować za zaproszenie i czas państwa.